miałem te na farta. Moment. O Jezu, trzeba było może to przemyśleć. Okej, a teraz po prostu idziemy z tym najcięższym ciężarkiem. Już nas coś tu... Unik zrobimy. Kochani nas. Dziadostwo. Zostało nam jeszcze jednej i drugiej drzwi. Teraz tak, mamy ten ciężki odważnik. Jeszcze ten gołąb nam został, czyli to trzeba by było dać na wszystko na jedną stronę. A nie, i teraz zabierzmy ten. I może ten, a nie, 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 ten, nie, ten, przepraszam, ten najlżejszy chciałem. Nie. Może ten średni, a ten byśmy tu oddali. Nie tu. A jednak nie. To zostanie nam jeszcze w ogóle dzik. Może tego dzika byśmy spróbowali w pierwszej kolejności. O właśnie. I bezoki dzik. A tu był safe, nie musiałem się tam wracać. Bezoki dzik. Gdzie on jest? Tu jest. Jest tu morda. Przylaz za mną. No moment, bo ja bym chciał zobaczyć, gdzie jestem. No, jest tutaj znowu troszeczkę tego terenu. Mamy tutaj prawo coś. Coś tu jest. Słyszę go. Dobra. Jeden strzał wystarczył. Prawda, żyje jeszcze? Jeden strzał z shotguna go nie załatwił. Shotguna. Daj. Miejmy to za sobą. Zdjęcie jest. A właśnie. Stary jest gotowy na wszystko i tu pewnie jest kolejna cyferka. 23. Tu mamy skrót. Tylko gdzie? A, czyli wychodzimy sobie tak, jak tu wchodziliśmy. Dobra, otwórzmy to sobie. Tylko ja bym jeszcze zerknął tu z tej strony, czy nic nie ma. Nie ma. Dobra, czyli... Możemy sobie wyjść śmiało tędy i tym razem pójść w lewo. Tylko tu najpierw był zeszyt. Obchód i incydenty, tak? Popołudniowy. Dobra, to sobie olewamy. Żeby tu był kolejny ciężarek. Zamknięte. O, sala widzeń. Słuchajcie, bo mi coś tu gdzieś będzie łazić. O, właśnie. Tu coś jest. Strażnicy traktują nas teraz jak trędowatych. Nie wiem dlaczego, ale trzymają się z dala. Ja tam nie narzekam. No dobra, mapka. No, czyli tu mamy przejście przez to okno, a tutaj ktoś się czai. Pokażmy się. No jest,
Jest. Dobra, dawaj. Jesteś. Ten pajączek, robaczek, czy jak on nam się zwie. Widziałem, że biega sobie. Tutaj już mniej tego terenu jest de facto. No, gdzie idzie? Z pistoletu to szkoda amunicji na to dziadostwo. Dobra, tutaj mamy toalety. O właśnie. Zbadajmy sobie tutaj ten przybytek. Się ktoś zamknął, zablokował się i tak został. Dobra. Jest kolejna toaleta, jest safe. Poblokowane wszystko. Dobra, z save'a sobie skorzystamy. Radyjko zaczyna z powrotem szwankować. Tutaj będziemy mieć wyjście na górę pewnie. Co to jest za napis tu? Zbierz to, co zasiałeś. O, tu jest jakaś notatka. Zamknął się w środku, zabrał klucz. Żaden z dowódców nie ma zapasowego, ale gdzieś musi być. Wariował na punkcie tej całej choroby. Trzeba sprawdzić, czy pielęgniarka naczelna nie dostała klucza. Myśli, że tam na górze nic mu nie grozi. Do igra się. Okej, czyli trzeba by szukać tego klucza, mapę zobaczyć. Ambulatorium, pielęgniarka. No, tutaj mamy pokój socjalny. Jak otwierają w ogóle? Nie widziałem tego tu. A, właśnie, nie widziałem. Tu mamy amunicję. Dotyczy sprawozdania z awaryjnego badania lekarskiego. Zawarte w sprawozdaniu wnioski są niewłaściwe. Więźniowie są chorzy. Należy powtarzać badania, dopóki choroba nie zostanie odpowiednio zdiagnozowana. Chyba ktoś tu jest. No i to jest basen. Dobrze, zasejwowałem tutaj. W takim, kurde, bezpośrednim starciu i jeszcze w dodatku w tak ciasnym pomieszczeniu, no to jest ciężko w ogóle... No nie, nie, ciężko no w ogóle broń zmienić. Dobrze, że jesteśmy obok. Weźmy sobie od razu strzelbę. Zaczytałem się i takie są skutki, słuchajcie. To jesteśmy tutaj obok. Tą notatkę byśmy sobie tylko zgarnęli. To czytaliśmy. A, i dobra, bo poszliśmy tutaj. O, a tu jest. Tu było pomieszczenie. A jest kolejna. Dobra, przeładujmy sobie. Jeszcze jedna. O, szkoda. Czemu mi to wszystko zgasło? Czemu światło mi zgasło w ogóle? Latarki nie mam. Co jest grane? Kurde, wyłącza się jakoś latarkę. Ja ją pewnie wyłączyłem. Na bank, słuchajcie. Sterowanie.
tak po prostu ciemno zrobiło. Teraz to ja nic nie widzę tutaj. Ale jaja. Zaraz do tego pomieszczenia tu mieliśmy wejść. Dobra, to jest to. I tu była amunicja. Nie no, jak to tak bez latarki? Kurde, no co by... O Jezu, ciekawkę zużyłem. Tu mieliśmy... To był obrót. Nie no, nie mam włączenia latarki, no tak ma być. Dobra, mapkę zobaczmy. Pokój socjalny, tu mamy wyjście z tego pokoju. Tu też jest wyjście z tego pokoju. No i dobra, tu mamy ambulatorium. No, są pielęgniarki, więc... Ja pierdzielę, nic nie widać. Zobaczmy, jak ten sztucer działa w końcu. Wow. Poszły dwie sztuki. No, szkoda, szkoda mi tej amunicji. No, jeszcze żyje. Dobra, zrobimy ją może z pistoletu. Naprawdę mi tutaj. Zaraz zginę. To trochę jakby nic nie widzę. Dobra, leży. Weź tu się ulecz. Jak to wziąć? A, pewnie rozwalić. Ambulatorium całe. Sprawdźmy, czy coś tutaj jest. Nic nie ma. Ja weź mi się tu pokaż, czy ty masz tą latarkę. Gdzie masz tą... Może on zgubił tą latarkę. Nie mu ta zgubiła latarkę. Przejdę, tu jest przejście. Kogoś słyszę. No dobra, mamy klucz, ale ja to po prostu... Widziałem, że gdzieś się czai. Czy my mamy stąd jakiś skrót? Możemy z tej strony otworzyć, ale to ja tu skrótu nie widzę. Więc będziemy musieli tak z buta iść. Dobra, jest notatka. Po mapie, bo ja tu nic nie widzę. A tutaj mamy schody na dół. Dobra. Czyli tu jeszcze, tu widziałem po prawo drzwi. Dobra, tutaj drzwi jednak. Okej. Te drzwi jednak niewiele tutaj nam... A, to widzieliśmy, dobra. I mamy klucz. Dobra. Górna kondygnacja. No dobra.
naprawdę nie mam pojęcia. To jest... Że te ekran. Jak tą latarkę odpalić? Nie no, sprawdzę, czy się da wyłączyć tą latarkę, bo powiem wam, że... Że tu nic nie widać. Dobra, coś tu mam o latarce. Prawa gałka analogowa i przycisku F na klawiaturze, ale to mamy... No właśnie. Mówię, no po prostu po ciemku tak grać, to masakra. Dobra, w końcu nam się udało. Dobra, możemy iść. Okej, czyli tu możemy odblokować. Osz. I biegnie sobie w moją stronę tak po prostu. A ja z shotgunem stoję. Nie był dobry pomysł. Dobra, pistolet, bo troszkę tej amunicji za dużo poszło. Tu sobie otworzyliśmy i możemy przejść dalej. No, tutaj jasno już. Po ciemku się włączyliśmy. Okej, okay, biuro naczelnika. Ostatnia kondygnacja, trzecia już. Tu pewnie będzie... O, dobra, widzę amunicję. Tu pewnie będzie odważnik kolejny. Tak myślę, że tak to będzie wyglądać. Dobra, czy coś tutaj jest ciekawego? Jakaś skrzynia. Światło. Maszyna do pisania, to nie jest skrzynia. Coś będziemy mieli pisać. O, proszę. Jaka jest zagadka. Już czas był? A nie, to światło. Eryc, chory. Jest jakiś kod. Jakaś wskazóweczka. Weźmy tą amunicję. Zajmujemy sobie i powiem wam szczerze, nie wiem, co chodzi w tej zagadce. Posiłkuję się, bo szkoda czasu. Już mam. No dobra, nie mam, zaraz będę miał.
czyli po prostu słowo sikory. Na to nie wpadłem w sumie, że każdy pisze cały czas chory. Tylko czy my... No właśnie, ale to jest w polskim tłumaczeniu, a tutaj chyba nie, czyli trzeba by sik chyba napisać, mi się wydaje. No, spróbujemy. No jednak. A, czyli my w ogóle musieliśmy to napisać, bo mamy lekki odważnik. No dobra, czyli tak czy tak trzeba było to ogarnąć. I teraz... tu musimy zejść na dół i wyjść sobie znowu na dziedziniec. Zaraz, tu były drzwi chyba gdzieś. Nie, nie tu. Tu były drzwi. My wychodzimy w tym momencie tymi drzwiami. Aha, i mamy schody na dole. Macie po prawo. Muszę się wrócić teraz tutaj. No dobra, wróćmy się, zobaczymy, czy tu możemy się po prostu... Czy tu mamy jakieś inne wyjście? Przyszliśmy tam od magazynu. No to tutaj będziemy musieli się kawał drogi wrócić, no ale dobra. Dobra, tu mamy wyjście, już przejdźmy. No dobra, tędy nie przejdziemy jednak. Czyli musimy się wrócić. Dobra, już dookoła przejdźmy, będzie szybciej chyba niż kluczyć pomiędzy tymi. Tędy musimy iść. I tu w prawo. Tu idziemy gdzie? Przejściem, czyli w prawo i tam później w lewo. Dobra. Tu w prawo i w prawo i tak dalej. Okej, i prosto na dziedziniec. Tutaj nas, to nie wiem, że goni, o, skakał właśnie na nas. Spojrzał do góry, nie? Zauważyliście? Dobra, i mamy lekki odważnik. I teraz mamy jeszcze tego gołębia do zgarnięcia. Nie wiem, czy to nie wszystko będzie musiało iść tutaj. A nie, nawet nie wszystko. Dobra, gołąb, czyli tu idziemy w dół. Ten pierwszy. Jest tutaj. Musiał przecież, musiał. Jesteśmy w ostatnim tutaj mapa dolnych poziomów więzienia, to luka. Tylko czego my tu będziemy szukać teraz? Odważniki chyba wszystkie są. Waliło się za mną. Weźmy sobie może
strzelbę, bo znając życie, jak mi coś wyskoczy, to z pistoletu nawet nie zdążę zabić tego czegoś. Dobra, tam dalej. Pusto. Dobra, tego to akurat bym zdążył zabić. O, odważnik tam leży. Przeładowałem broni wcześniej, więc takie poważne niedopatrzenie. Dobra, jak tam wejść po ten odważnik? Ale generalnie no odważniki nam już chyba nie są potrzebne. Dźwięk teraz to jest taki. Radyjko znowu się uaktywniło. No jednak jest ten odważnik tam. Czyli może być jednak potrzebny. Jakieś wyjście mamy? Ha, ciekawe. Dobra, zobaczmy, gdzie nas zaprowadzi. A, skrót mamy. Dobra, to na razie wracamy na dół. Czyli ten odważnik będzie potrzebny. Trzeba jakoś otworzyć tą celę. Ale to musimy przeeksplorować tutaj ten dolny poziom. Do strzelby. No, zrobiliśmy to w miarę tak sprawnie. A przełączę się na. O, jest. No, bo to szkoda strzelby. Żeby tak nie stało. Forma. Dobra. Tu byliśmy? Byliśmy, bo to jest to otwarte. Dobra, taka większa cela. No, tych to jest tu trochę. O szkurna. Się zamachnął, bydlak. Jest zamknięte na kłódkę i łańcuch. No ile książek, proszę. Ale nic tu nie możemy. Tu jest przejście pod spodem. Dobra, idziemy sobie przejść. Jest jakaś notatka. Z uwagi na niedawne akty przemocy wobec osadzonych, więzień D-239 został przeniesiony do izolatki w celi F6. Nie wiem, czy to nie jest tam, gdzie jest ten odważnik. F6, zgadza się. Czyli tutaj coś musi być. Izolatka F6. O, właśnie. F5 możemy otworzyć? Możemy.
Chociaż, ale we F5 byliśmy przecież. No dobra, ale teraz mam otworzone, tak? Strzelbę tak w razie czego. To było F5. Ale tu nic nie ma. Dobra, i to było F6. Dobra, mamy najlżejszy. Co zamknęło nas? Przepraszam, przepraszam, nie mogłem pozwolić, by cię zabrali, a teraz ty. Nadal tam jesteś, prawda? Czy to czasem się tu nie dobija do nas ten? O cholera. Co? Mi tu robić. A, i tam mamy windę. Dobra, czyli my idziemy sobie tam. Macie windę, drabinę. Ja tak, coś mi tu wyskoczy zaraz. No, dobra, tędy zapomniałem, że to tędy się wchodziło. Dobra, i tutaj mamy wejście i na wprost dziedziniec. O kurna, ile ich tu leży. One wstaną, przecież na pewno. Ich tu nie leżało tyle wcześniej. Oj, jasno się zrobiło. Co tu jest? Okej. Weźmy ten odważnik, dajmy na końcu. Nie wiem, czy teraz nie musimy tego wyrównać. Może prawie. Czyli jakbym dał ten troszkę cięższy. Że trzeba to na jedną stronę dać. Dobra, zdejmijmy w ogóle te ciężarki. Bo może je trzeba zdjąć, czy coś. I wtedy waga będzie na równo. No nie jest na równo. No dobra, jakbyśmy na jedną stronę dali. No nie. No i zagłoska teraz z ciężarkami. Jednak tak trzeba. Najcięższy na jednej, średni i srebrny. To jest chyba srebrny, nie? Najcięższy, średni i srebrny. To jest... Nie ma średniego.
Ciężki, lekki i najlżejszy. Ciężki, lekki. To jest ciężki. To jest najlżejszy chyba. Może tak, no nie, no to jest srebrny ewidentnie. Coś tu robi nie tak. Nie, no musi być ten. Jeszcze raz. Dobra, zróbmy tak. Żebym ja się po prostu nie pomylił. Jeszcze raz na spokojnie. Teraz mamy tak. Najcięższy, średni i srebrny. Najcięższy. No to jest ten. Najcięższy. Średni. Średni jest ten. Bo nie licząc srebrnego i srebrny. I teraz nam zostaje ciężki, lekki i najlżejszy. Ciężki, lekki i najlżejszy. Nic. Dobra, zaraz sobie to zobaczymy, bo ciężki, średni i srebrny. Dobra, kurna, ja dałem to na odwrót po prostu. To aż takie ważne, że na tej szali czy na tamtej. Kurde, robiło tu różnicę jednak, zobaczcie. Jednak to robiło różnicę. Kto wiedział? Dobra. Mamy dźwignię do egzekucji. Podejrzewam, że to tutaj ładujemy. Coruniu, mój skarbie mały, czemu te gminy mi cię odebrały? Cicho, cichutko, spokojnie, maleńka, skoro ja cię mieć nie mogę, w cudzych też nie będziesz rękach. A, tu mam zagadki do przeczytania.
O łaskę prosić nie mogę, to ja podłożyłem ogień, zakonnice krzyczały, dzieci płakały, nikt nie wyszedł z tego cały. Podpalacz. Ale co tu jest teraz? Aha, czy jest to, co czytałem? Czym prędzej się oddaliłem, żadnych śladów nie zostawiłem, bo życie mena jednej opiera się mądrości. Wszystko dobre, co podsyta płomień mej chciwości. Ale co ja mam tu wybrać? Jak to w ogóle wybrać? A, tu mamy szubienicę. Cholerowe, tak nacisnąłem te na farta. Moment. O Jezu, trzeba było może to przejść. Gdzie ja jestem? Waliło. Gdzie jestem? Przy dziedzińcu. Okej, okay, no to już wiem, że to nie jest ta szubienica. Czwórka, piątka, szóstka. Ale jak to kurwa rozszyfrować? Co to ma do rzeczy? Czyli musimy znaleźć coś, co nie pasuje. Czy pasuje? Tu mamy zakonnicę. Kurde, powiem wam szczerze, że... Jak wybrać niewinnego skazańca? Aha, czyli musimy po prostu tę historię przeczytać. No to tutaj nie bardzo, bo zakonnice krzyczały, dzieci płakały, nikt nie wyszedł z tego cały. Jedynka nie, dwójka. Cudze bogactwo zabrałem i siódmy posąg połamałem, lecz nie żałuję niczego, bo mam powody działania takiego. No to tu złodziej jest. Zgadza się, to ja ją porwałem. Pod osłon nocy wywieźć ją chciałem. Na szczęście wcale nie krzyczała i cioska więź tu się przydała. Czyli porwał swoje dziecko. Kiedy wreszcie zaszło słońce, przeciąłem łańcuchy rdzewiejące. Do środka wszedłem je po szczerzenie i po brzegi wypchałem kieszenie. Złodziej. Mamo droga, mamo miła, twa miłość do mnie tak wielka była. Czemu, ach czemu zdziwiona byłaś wielce, gdy mój mąż przybił twoje serce? No to nie. I tu mamy, czekałem długo, czekałem tygodnie, czekałem, aby popełnić moją zbrodnię. Mężczyzna się zjawił, nie widział mnie, nie. Lecz chyba krwawo dzisiaj z mojej ręki zginie. Czyli ja obstawiam jednak tutaj porwanie. Trójkę. A tu mamy motywy. Spaliły się oprawczynie, dobra. No dobra, trójka. Obstawiam tą trójkę. Albo któregoś złodzieja. Thank you.
skąd. Czym prędzej spadaj. A to jednak nie trójka, słuchajcie. O Jezu, nie to. Miałem życie, powiedziałem. Czyli zostanie nam jeszcze kto? Dwójka. No egzekucja za złodziejstwo to tak chyba nie bardzo, nie? Dobra, to też nie dwójka. Metodą prób i błędów pewnie znajdziemy odpowiednią kombinację. Pełno tego żadostwa tu. Czyli tak, tu jeszcze mieliśmy kurde. A czwórkę brałem przecież. Czwórka to była tu. Niewinnego skazańca. Może ja źle rozumuję. Albo musimy dopasować tak, w ten sposób. Dobra, czyli momencik. Czym prędzej się oddaliłem, żadnych śladów nie zostawiłem, bo życie me na jednej opiera się mądrości. Wszystko dobre, co podsyca płomień mej chciwości. Metodą prób i błędów. Spaliły. To tutaj mieliśmy to zakonnice krzyczały. Dobra. Żebym nie mógł chodzić, nogi mi łamałeś. Żebym siedział cicho, zęby wyrywałeś za pomocą mleków mi oto... Aha. Czyli to z tą matką myślę, że jest. No. Czyli to będzie piątka. Tutaj mamy, prawdę mówiąc, oporów żadnych nie czułem, gdy moim ostrzem jego ciało kłułem. To chyba tutaj by pasowało. Tu mamy złodziejstwo, złodziejstwo, tak. Dobra, to weźmy to sobie. To by pasowało tu. Czyli to z tą córką. Aha. Niby to się wydawało dobrze, porwał, czyli to jest to. Owszem, cudze bogactwa zabrałem, siódmy posąg połamałem. Co z tym posągiem? Czym prędzej się oddaliłem, żadnych śladów nie zostawiłem. Właśnie. Czyli to nie może być, że posąg połamał, bo żadnych śladów nie zostawił. I łupię wszystko, co wpadnie w oko mi. Czyli to idzie tutaj do dwójki, a to idzie do czwórki. I teraz musimy chyba wybrać niewinnego, który jest kurde niewinny. A właśnie, teraz mamy całość do przeczytania. No to chyba, a nie, czwórka była, tylko że może to musiało być połączone. Bo tutaj to tak nie bardzo. Podłożył ogień. Tu wszystko łupi. Czwórkę spróbujemy jeszcze raz. Może to teraz tak musi być. Połączone. No nie. Tak, chyba to bez znaczenia. Huh.
Zobaczmy, czy coś mi tutaj podpowiedzą. Który wyraża skruchę, popełni przestępstwo w samoobronie lub w obronie kogoś innego. Czy ktoś tu wyraził skruchę? Tutaj no nie ma żadnej skruchy. Choć żałuję, że maluchy życie straciły, przynajmniej ich oprawczynie też się spaliły. A właśnie, to tak niby, kurde, skrucha to tak średnio powiedziane. Czwórka wiemy, że nie. Albo tutaj, więc ja zabiłem ciebie, nim mnie ukatrupiłaś. Piątka. Tak jakby w obronie to ciężko powiedzieć. Ale spróbujmy tą piątkę. O, teraz wejdzie, bo jest inny. Filmik się załączył. Jesteśmy gdzieś indziej. No i nie mamy tutaj nawet... O, leżą sobie. Coś to było? Skaczemy. Byłoś coś takiego. Skacz, skacz. No coś się długi odcinek chyba zrobił. Safe w końcu. Mapy brak. Dobra, słuchajcie, save'ujemy, bo tam mówię, odcinek to i tak się zrobił taki naprawdę długi. Także ja wam dziękuję za ten odcinek. I co? No lajkujcie oczywiście i subskrybujcie kanał, a ja was żegnam. Trzymajcie się, cześć. We'll be right back.